Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Rozpoczęła się polityczna walka o Śląsk. Wczoraj premier Ewa Kopacz wraz ze swoimi ministrami przedstawiła program dla tego regionu. Kopacz obiecuje, że Śląsk będzie przemysłowym sercem Polski. Dziś o poparcie na Śląsku zabiegała Beata Szydło. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera skrytykowała obietnicę Ewy Kopacz, podkreślając, że rząd PO-PSL przez 8 lat nic nie zrobił, aby doprowadzić do rozwoju polskiego górnictwa i gospodarki. Ewa Kopacz program dla Śląska przywiozła pociągiem. Po drodze premier próbowała przekonać do swoich pomysłów podróżnych. Trudniej było jednak z przedstawicielami górniczych związków zawodowych, którzy z dużym dystansem podchodzą do kolejnych obietnic. Ten program, no w moim przekonaniu, jest tak okulnikowy, choć tak na dobrą sprawę ładnie wyglądał. Problem polega w realizacji, na tym, w jaki sposób będzie realizowany. I tutaj odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Związkowcy nie mają wątpliwości, że wizyta premier na Śląsku to odpowiedź na planowany w Katowicach kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości. Powiem tak, dzisiaj było bardziej podsumowanie, aniżeli jakiekolwiek propozycje. Dzisiaj były tezy, obietnice, a nie realne programy. W konfrontacji ze Ślązakami nie brakowało gorzkich słów. Niektórzy otwarcie mówili, że trupa, którym jest polskie górnictwo, nie da się już reanimować. Reanimacja zawsze się opłaca. Dobrze wdrożony program i propozycje, które w tej chwili będą przede wszystkim wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tworzenia nowych miejsc pracy. Wiarygodność deklaracji Ewy Kopacz podważa Prawo i Sprawiedliwość. Partia przedstawiła dziś nowy spot, w którym przypomina m.in. słowa byłej minister Elżbiety Bieńkowskiej o zarządzaniu górnictwem. Właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie w dupie miało całe górnictwo przez 7 lat. Swoich ludzi po obok stawiali, zarabiali, wiesz, ile zarabiali, nie? I nagle pierdzyło. W spocie przypomniano także brutalną pacyfikację protestujących górników. Propozycję Ewy Kopacz na Śląsku komentowała dziś Beata Szydło. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera stwierdziła, że rząd PO-PSL zmarnował 8 lat i doprowadził serce polskiej gospodarki, jakim jest Śląsk, do stanu przedzawałowego. Dzisiaj nagle okazuje się, że jest pomysł, może być inaczej. Czy to jest wiarygodne? Czy rzeczywiście nie jest tak, że dzisiaj słyszymy tylko i wyłącznie dlatego, że jest kampania wyborcza o jakichś programach, ale konkretów nie ma, a po wyborach okaże się, że znowu będzie likwidacja kopalń. Beata Szydło deklarowała, że priorytetem dla Prawa i Sprawiedliwości będzie rozwój polskiej gospodarki oraz górnictwa. Polskie górnictwo, tak jak cały polski przemysł, ale szczególnie polskie górnictwo, i to musi być głośno powiedziane tutaj na Śląsku, potrzebuje doinwestowania, potrzebuje strategii, trzeba rozmawiać o tym, żeby budować nowe rynki zbytu dla polskiego węgla, i trzeba rozmawiać o tym, żeby tworzyć nowe technologie węglowe. Te programy są tutaj na Śląsku, są ludzie, którzy wiedzą, jak to zrobić. Beata Szydło spotka się dziś jeszcze z szefem Solidarności Piotrem Dudą. Szydło chce, aby wrześniowe referendum zostało rozszerzone o 3 pytania dotyczące podniesienia wieku emerytalnego, 6-latków w szkołach i ochrony lasów państwowych i polskiej ziemi. W tych 3 sprawach do Sejmu trafiły obywatelskie wnioski o referenda, jednak koalicja PO-PSL nie zgodziła się na ich realizację. Potwierdziły się informacje, że karakale, które MON wybrał w przetargu na śmigłowce dla polskiej armii, są przestarzałe. Wybór upadł mimo protestów pracowników zakładów w Mielcu i Świdniku, którzy teraz stracą pracę. Francuski Airbus przyznał, że śmigłowce, które będzie produkował dla polskiej armii, są przestarzałe i zapowiada budowę następcy. Mamy do czynienia ze starą konstrukcją, powielaniem konstrukcji, która wywodzi się z lat 60. Po kolei, poddając nazewnictwo, mamy do czynienia z helikopterem w latach 60. Puma, potem jest Super Puma, potem jest Cougar i na końcu mamy Caracal. Modyfikacje następują w awionice i modyfikacje w osprzęcie technicznym i wyposażeniu radarowym oraz wyposażeniu technicznym wewnętrznym śmigłowca, ale ta cała bryła, powiedzmy, jest dość podobna
Caracala do tej Pumy z lat 60. Związkowcy z Mielca i Świdnika mówili już o tym o wiele wcześniej. W końcu zaczynamy mówić o prawdziwym obliczu tego śmigłowca. Okazuje się, że rząd nie sprawdził dokładnie przetargu na śmigłowce dla polskiej armii opiewającego na kwotę bagatela 13 miliardów złotych. Potwierdza się jak gdyby to, że przetarg był prowadzony nie do końca w sposób właściwy, nie do końca w sposób przejrzysty, nie do końca została rozpoznana oferta tak, jakbyśmy sobie tego już wyobrażali. Związkowcy wciąż jednak mają nadzieję na odwrócenie sytuacji. Ta informacja udzielona przez tak naprawdę kierujących Airbus Helicopters utwierdza nas w tym, że jest to naprawdę bardzo, bardzo szkodliwa decyzja i to zarówno dla polskich pracowników, dla zakładów, które produkują znakomity sprzęt na terenie Polski, ale również ze względu na obronność państwa, bo niestety przestarzałym sprzętem nie da się bronić skutecznie granic ojczyzny. Wątpliwości co do zakupu Caracala jest znacznie więcej. Między innymi jego budowa, a ściślej brak tylnej rampy. Ten będzie miał ogromne problemy z załadunkiem nowoczesnego sprzętu przeciwpancernego czy przeciwlotniczego, a już na pewno nie będzie można zabrać ze sobą samochodów terenowych. I to jest taki poważny problem. Pomimo tych wszystkich wątpliwości, rząd PO-PSL obstaje za francuskim Caracalem. Wybór śmigłowca produkowanego we Francji to także cios dla rodzimego przemysłu lotniczego. Firma Sikorski, właściciel PZL Mielec, zdecydował o zwolnieniu 500 pracowników z załogi liczącej 2000 osób. Z kolei w Świdniku pracę może stracić ponad 800 pracowników. Do tego trzeba doliczyć zwolnienia w firmach kooperujących. Ruszyły prace przy budowie mauzoleum żołnierzy wyklętych na łączce na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Projekt realizuje Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Niestety przy planowaniu budowy nie uwzględniono próśb rodzin bohaterów antykomunistycznego podziemia. Kwatera EU na warszawskich Powązkach. To tutaj komunistyczni zbrodniarze potajemnie chowali ciała brutalnie zamordowanych żołnierzy niezłomnych. Dzięki ciężkiej pracy grupy poszukiwawczej profesora Szwagrzyka ci wielcy bohaterowie odzyskują swoje nazwiska, honor i należną pamięć. Teraz rodzą się pytania, jak ta pamięć ma zostać wyrażona. Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, której przewodniczy Andrzej Krzysztof Kunert, podjęła decyzję o budowie symbolicznego mauzoleum na Łączce. My zrobimy wszystko, by zapewnić tym szczątkom godny pochówek, godne miejsce spoczynku, godne upamiętnienia. Jednym z nich będzie oczywiście Panteon Mauzoleum na Łączce. Projekt zakłada budowę 36 kamiennych, jasnych bloków formujących zwarty czworokąt. Przeciwko takiej formie upamiętnienia protestują rodziny ofiar terroru komunistycznego, wskazuje Tadeusz Płużański z Fundacji Łączka. Od początku i Fundacja Łączka, i rodziny łączkowe protestowały przeciwko tak skromnemu upamiętnieniu, które ma się zamknąć w obszarze 18 metrów na 18 metrów. Tam mają być stłoczeni wszyscy nasi bohaterowie, ich szczątki, które są wydobywane z ziemi. Według założeń budowa ma być zakończona przed rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które wypada 27 września. Wtedy też miałby się odbyć pogrzeb odnalezionych bohaterów narodowych. Problem jednak w tym, że jeszcze nie wszystkie prace poszukiwawcze i identyfikacyjne zostały zakończone. Wciąż w tak zwanych kwaterach EU1 i EU2 oraz pod grobami komunistycznych dygnitarzy, a także pod chodnikami i asfaltową aleją leżą bezimienne ciała zamordowanych przez komunistycznych oprawców. To one powinny być priorytetem, mówi dr Witold Mieszkowski, syn zamordowanego w więzieniu mokotowskim komandora Stanisława Mieszkowskiego. Musimy znaleźć najpierw Fildorfa, Cieplińskiego, Oborskiego. No mógłbym tutaj wymienić dużo nazwisk, prawda? Musimy ich najpierw znaleźć, a potem się możemy zastanawiać nad czymkolwiek innym. Fundacja Łączka apeluje do Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa o wstrzymanie budowy i szerokie konsultacje z rodzinami. To będzie z jednej strony, to ma być panteon naszych bohaterów, ale z drugiej strony grup naszych właśnie żołnierzy wyklętych, którzy mają swoje rodziny i te rodziny powinny decydować o tym, jak ten grób ich bliskich będzie wyglądał. Żołnierze wyklęci po kilkudziesięciu latach
odzyskali należny im honor i cześć, stali się bohaterami i autorytetami dla młodego pokolenia. W związku z tym miejsce ich pochówku oraz czci powinno być okazałe, co najmniej w takiej formie jak chociażby kwatera harcerskiego batalionu Armii Krajowej Zośka. Panteon powinien objąć cały teren, gdzie znajdowały się doły śmierci. Na całą kwaterę EU i myślę, że i na większy jeszcze obszar, bo wiemy dobrze, że tutaj mamy do czynienia z wyjątkowym miejscem, które czeka na co najmniej taki dokument historyczny, jakim jest cmentarz Orlątów Lwowskich. Do 33 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wirusowego schorzenia dróg oddechowych MERS w Korei Południowej. Poprzedni bilans epidemii mówił o 27 ofiarach. Większość z nich to osoby starsze lub mające problemy zdrowotne. Od wybuchu epidemii w Korei Południowej 20 maja obecnie wirusem MERS zarażone są 182 osoby. 치료 중인 환자는 54명, 퇴원 환자는 95명, 사망자는 54 pacjentów poddanych zostało leczeniu. 95 zostało wypisanych ze szpitali po wyleczeniu, a 33 osoby zmarły. 사망자는 한 명이 증가하였습니다. 어제 신규 확진 환자는 없었습니다. Kwarantannę przechodzi ponad 2500 osób. Wirus MERS, bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej, podobny jest do wirusa SARS, zespołu ostrej, ciężkiej niewydolności oddechowej, który w latach 2002-2003 zabił na świecie około 800 osób. Może wywoływać kaszel, gorączkę i zapalenie płuc. Wskaźnik zgonów w przypadku MERS jest znacznie wyższy niż śmiertelność osób chorych na SARS. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, 38% zakażonych wirusem MERS umiera. Nie istnieje żadna zwalczająca tego wirusa szczepionka. Do tej pory MERS wystąpił w ponad 20 krajach. Większość zachorowań odnotowano w Arabii Saudyjskiej, gdzie od 2012 roku zmarło ponad 412 osób zakażonych tym wirusem. Co najmniej 28 osób zginęło w nocnym zamachu w stolicy Jemenu Sanie. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. Celem zamachu był dom dwóch braci, przywódców szyickiej rebelii z islamistycznego ruchu Huti, zwalczającego siły lojalne wobec prezydenta Al-Hadiego, który zbiegł do Arabii Saudyjskiej. Od 26 marca Arabia Saudyjska wraz z arabskimi sojusznikami prowadzi lotniczą operację przeciwko ugrupowaniu Huti, walczącemu o obalenie Al-Hadiego. Według ONZ dotychczas w jemeńskim konflikcie zginęło ponad 2000 ludzi, w tym 1400 cywilów. Około miliona osób musiało opuścić swoje domy. W Jemenie walka o władzę trwa od kilku miesięcy. Huti są wspierani przez szyicki Iran, a prezydent Al-Hadi przez kraje Zatoki Perskiej, w tym sunnicką Arabię Saudyjską. Indonezyjski wojskowy samolot transportowy Hercules spadł na hotel i domy w mieście Medan na północy Sumatry, w wyniku czego zginęło co najmniej 30 osób. Nie jest na razie jasne, ile spośród ofiar znajdowało się na pokładzie, a ile na ziemi. Samolot leciał z bazy sił powietrznych w Medanie w kierunku wysp Natuna na Morzu Południowochińskim. Rozbił się kilka minut po starcie. I to wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Na kolejne zapraszam w samo południe. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. W Polsce dziś słonecznie i miejscami deszczowo. Opady na północy, w centrum, a także na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 21 stopni na Warmii i Mazurach do 26 na Podlasiu i na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Niewielki wzrost ciśnienia. Na barometrach w Warszawie około 1018 hektopaskali. A teraz więcej szczegółów i prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.